Eon czyta Michał Bałucki Grześnie piśmienny Rozdział dziesiąty Jak Grześ nauczył się wreszcie czytać? Źle mu tam nie było, bo pan go polubił I wziął na furmana do cugowych koni Miał więc i od gości częste obrywki I od pana, gdy mu przyszła fantazja Podarki sutena, gody, na dożynki i na święta Pośle go na przykład pan z listem do miasta i powiada na ten list tu przylepisz markę i wrzucisz do skrzynki, a z tym drugim pojedziesz do lipinek i zaczekasz na odpowiedź. Rozumiesz? Grześ odpowiada. Rozumiem. A przez drogę pomieszało mu się w głowie i list, co miał iść do lipinek. Wpakował do skrzynki, a z tym drugim pojechał do lipinek. Gorzej jeszcze było, gdy pojechali czasem na kilka dni do miasta. Grześ ani nigdzie trafić, ani sprawunków załatwić nie umiał, bo czytać napisów i szyldów nie potrafił. Pan był Raptus, więc wybuchał gniewem na Grzesia za te pomyłki i łajał go za to od ostatnich osłów. A kiedy mu już za dużo było tego wszystkiego, oddał konie innemu furmanowi, a Grzesia obrócił na karbowego. Musiał biedak przynajmniej kozikiem pisać na patyku, gdy za młodu inaczej pisać mu się nie chciało. Ostatecznie nie wykpił się na starość od czytania i pisania. I na starość wziął się do tego. Miał już wtedy żonę i dzieci i był na swojem gospodarstwie. Ożenił się bowiem z wdową po zamożnym gospodarzu. Otóż zdarzyło się raz, że najstarszy synek jego, co miał przeszło siedem lat, i uczył się już czytać, nie mogąc sobie złożyć jakiegoś wyrazu, udał się z do ojca i powiada. Tatusiu, przeczytajcie mi, jak tu stoi wypisane, bo ja nijak nie mogę. Grześ, jak go kto ukropem polał, patrzy niby w książce, a nic nie widzi. Od wstydu zaćmiło mu się w oczach, bo jak tu przyznać się przed dzieckiem, że on stary nie umie tego, co umieją małe dzieci. Udał tedy pilny interes i wymknął się w pole. Ale chłopak jeszcze nie raz potem odwoływał się o pomoc w czytaniu do ojca. Stary Grześ wykręcał się jak mógł, i gdy syn brał się wieczorem do książki, on zaraz łap za czapkę i pod pozorem byle jakim wymykał się z domu. Żona, jako starsza niewiasta i zazdrosna, Podejrzewała go o jakieś pokątne miłostki albo pijatykę w karczmie i zaczęła go śledzić. Podpatrzyła go, że wyszedłszy z domu biegł pędem przez pole do pobliskiej wsi. Gnał tak prędko, że mu nastarczyć nie mogła. Była pewna, że go w karczmie zastanie, ale go tam nie było. To ją jeszcze więcej zaciekawiło. Następnego wieczora wyszła ona pierwsza z izby, pobiegła drogą do sąsiedniej wsi i za kapliczką czekała przyczajona na niego. Zjawił się o zmroku i szedł prosto do mieszkania nauczyciela. Podsunęła się za nim pod okno, ale okno było zamknięte okiennicą. Baba mało się nie spaliła z ciekawości. Nic podejrzeć nie mogła. Słyszała tylko jakąś głośną rozmowę, jakieś szurgotanie. Chcąc dojść prawdy, wsunęła się na palcach do sieni i tu, przytuliwszy twarz do drzwi, zajrzała przez dziurkę od klucza i ujrzała w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, aż się przeżegnała, baba. Jak ją to zdziwiło? Co tam ujrzała? Ujrzała bowiem, jak grześ siedział niby żak jaki przy książce i składał mozolnie sylaby, a profesor go poprawiał. Czyżby na starość, myślała sobie, przyszła mu ochota uczyć się czytać? Tak jest, uczył się. Ambicja popchnęła go do tego i duma ojcowska. Przed obcymi mógł jeszcze przyznać się do nieuctwa ale przed własnym dzieckiem nie chciał się tak kompromitować. Aby nie potrzebował przed nim się wstydzić, wziął się do nauki tak gorliwie, że w pół roku wcale już nieźle czytał i pisał. Przekonał się, że to nie takie trudne znowu było, jak mu się dawniej zdawało. Dziś, po latach kilkunastu, Grześ już sam sobie gazety i książki różne czytuje. I taki zapalony jest do tego, że wieczorami ani sposób go oderwać od czytania. Powiada, że woli to nad wszelkie zabawy i uciechy. To też w wielu ważnych sprawach jest wyrocznią we wsi. Z książek i gazet czytuje ludziom różne ciekawe wiadomości. Wszyscy też mają szacunek do niego i nazywają go teraz grzesiem piśmiennym.